Cześć, tu chemia z pasją Kinga Kordier. Witam Was serdecznie w weekend. A skoro mamy weekend, to na początek garść humoru, a następnie ciekawostka. Czy wiecie, czym się różni chemik od kucharza? Oczywiście chemik nie może oblizać łyżki. I teraz pewnie zapytacie, dlaczego rozpoczynam podcast do dowcipem, kiedy nigdy tak nie robiłam. Słuchajcie, zapewne część z Was właśnie w okresie przedświątecznym zamienia się z chemika w kucharza. Czy Wasze domy pachną już ciasteczkami z wanilią? A może waniliną? Cukier waniliowy czy wanilinowy? Wanilia płaskolistna należy do roślin storczykowatych. Torebka nasienna zawiera substancję smakowo-zapachową wanilinę, 4 hydroksy 3 metoksy Cukier wanilinowy zawiera syntetyczną wanilinę. Otrzymywana ona jest na drodze syntezy chemicznej bądź też biotechnologicznej głównie poprzez utlenienie ligniny, która jest to odpadem z przerobu celulozy. Otrzymana w ten sposób wanilina jest identyczna z tą naturalnie występującą w ekstrakcie wanilii. Pytanie, dlaczego więc stosuje się syntetyczną wanilinę? Chodzi tu oczywiście o jej cenę. Kilogram naturalnej waniliny kosztuje nawet około 4000 dolarów. Z kolei ta syntetyczna to koszt około 15 dolarów za kilogram. I na koniec krótka ciekawostka. W 2007 roku profesor Maju Yamamoto otrzymał nagrodę IG Nobla. Co do takiego, taka nagroda IG Nobla jest to humorystyczny odpowiednik nagrody Nobla. Jest ona przyznawana za osobliwe prace naukowe, które najpierw nas śmieszą, a dopiero potem skłaniają do myślenia. Przyznawana ona jest też za takie odkrycia, które nie mogą lub nie powinny być powtarzane. Za co więc profesor Mayu Yamamoto otrzymał tą nagrodę? Za opracowanie metody izolacji waniliny z kału krowiego. No i tym akcentem chciałabym zakończyć dzisiejszy podcast. Bardzo dziękuję Wam za odsłuchanie i już dziś zapraszam na kolejne, równie mam nadzieję ciekawe dla Was.